Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Jak? Takie to nie jazdy, to jest wzór, co? Kolano? No, nie godna. Dobrze. Centrum dowodzenia. Tak jest. Ale ciemno, Kuba, nie widać cię nawet. Czekaj, podświecę latarką. A co, tam życzenia sprawdzasz? No, meczyki. Meczyki? Meczyki, no. Co się robi? A życzeń dużo? Jak? Życzeń urodzinowych dużo? Co, jest już tak? Umiarkowanie? Ale zapomnieli o tobie już wszyscy, czy nie? Zapomnieli? No, niektórzy. Gdzieś pan na fejsa wrzuca fotę? Niekiedy. Najwierniejsi kibice wszędzie są, na każdym wyjeździe. A barwy są wasze, czy były już barwy w środku? Szaliki. To są wasze, czy były? Nie, ten dostaliśmy, a ten nasz. Aha. Ale wcześniej, zanim pan zaczął jeździć, to kibicował pan? No i to jest... Idealna selekcja. My już wszyscy wiemy, że mamy tutaj w gronie największego fana pewnego francuskiego klubu. Media kłamią. W ogóle była porażka, ale zwycięska. Z tego względu, że przyszli dalej, ale przegrali, lecz zdobyli bramkę na wagę finału w dogrywce. Oby się było tak samo. No. Dla niewtajemniczonych Olympique Marsylia, Olympique de Marsylia, ponad wszystko. To prawda, kibicuję im od wielu lat i może powiedzieć, że są dwa kluby w sercu. Jest jakiś tutaj opolski fanklub tego klubu, czy raczej jednoosobowy fanklub? Jednoosobowy. Ale tak to jest, najwierniejsi się uchowali tylko. Dokładnie. Poznajmy. Nizioł, bo ty już na wszystkich stadionach pierwszoligowych grałeś. Też parę razy już byłem, więc... Jakie wspomnienia, lepsze, gorsze? Prawie... Różnie bywało. Oni mieli, bo to jest taka drużyna mieszana, nie? Raz zawsze tak w kratkę potrafili urwać punkty. Oni ogólnie taką zespół zawsze bijący się utrzymanie. Ale przed przyjazdem do Polski chyba nie znałeś takiej miejscowości jak Bytów, co? Ja znałem Bytom. No to trochę nie tutaj. No to wiem. Już wiem. Na drugim końcu Polski. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie wiesz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy byli na obozie, nie? Na Kaszubach. A kto tutaj najlepszy w Bytowie jest? Taki gwiazdor, wasz ulubiony zawodnik. Jakubowski? Mój Jeszmaniec. Mój to mi ostatni zadanek. No. A jakieś przewidywania macie na dzisiejszy mecz? Kto wygra? Ja jeden dla Bytowi. Czyli wszyscy mówicie, że Bytowia wygra? Tak, no. Nie ma szans odra żadnych. Ja mówię, że remis, ale dobra. Remis będzie? No moim zdaniem. Dla mnie 2-1. Czyli wszyscy mówicie, że jednak Bytowia, a ty mówisz, że remis. Ale dużo bramek będzie dzisiaj, czy nie? Nie. Chłopaki, takiego zawodnika jak Marcin Wodecki nie znacie? Nie. No ja coś tak... Ja tak. Nie, no, ma chyba ostatnio oglądałem Opole, ale tak, tak przebijałem kanały tylko. Ty! Aha, i ty kojarzysz ten, nazwisko, tak? Thank you.
Ktoś mówi, że postęp w grze jest zespołu, natomiast punktów jest jak na lekarstwo i tutaj trzeba nad tym usiąść i się głęboko zastanowić. To oddanie się do dyspozycji nie jest jakimś tam honorowym ruchem, jest jakimś logicznym działaniem, aby Odra Opole wykorzystała każdy ten bliższy tydzień po to, żeby grać i nie przeżywać tego, co niedawno przecież jeszcze przeżywa w Bytowie.